Cześć, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym krótkim odcinku porozmawiamy sobie o jednej kwestii dotyczącej demonów, którzy powrócą do Ninjago w 10 sezonie serialu. W 9 sezonie Mistake powiedziała naszym bohaterom, że istnieje więcej dobrych oni, takich jak ona. I właśnie to zdanie skłoniło mnie do tego, aby zrobić o tym materiał. Dlatego też zaczynamy. Pamiętajcie o kciuku w górę i lecimy z tematem dzisiejszych teorii. A więc, czy jest szansa na to, aby istniało więcej demonów, takich jak Mistake? Myślę, że w sumie czemu by nie. Z początku Mistake przecież też była zła. W momencie, gdy pojawiła się w Ninjago, stała się dobra i zaczęła pomagać pierwszemu mistrzowi z Pinjitsu. To ciekawe, czy w tamtym okresie lub nawet później, zanim wszystkie demony zniknęły, któryś z nich na przykład uciekł i pozostał w Ninjago lub znajduje się w pierwszej krainie pod ukryciem. Tego to my nie wiemy, bo twórcy wszystko trzymają w ukryciu. A wy, drodzy widzowie, myślicie, że jest jakiś demon, który zmienił stronę i stał się dobry i gdzieś tam jest? Mam obecnie tylko jeden pomysł, jaka to nawet postać mogłaby się okazać dobrym demonem. Widzowie, którzy nieraz byli u mnie na streamach, wiedzą, o jakiej postaci będę rozmawiał. A jest to... Listonosz. Tak, dobrze słyszycie. Listonosz, który pojawił się we wcześniejszych sezonach, w tym 8 i 9 sezonie. Powiecie pewno, że coś ze mną jest nie tak, ale nie, mówiłem to wam na serio. Popatrzcie, w 8 sezonie postać była tylko w jednej scenie, natomiast w 9 sezonie także był w jednej, ale Ultraviolet chciała znaleźć Listonosza, aby go wrzucić do więzienia, ale się jej najprawdopodobniej nie udało. Nigdy nie było przebłysków na to, że akurat ta postać mogłaby większą rolę odegrać. Natomiast to, co było w 9 sezonie, lekko sugerowało, że jest coś na rzeczy z Listonoszem. Wiem, wydaje się, że teoria jest szalona, ale jeśli to prawda, to ja nie wiem, co zrobię, XD. To jest tylko naprawdę moja szalona w tym materiale teoria. Mistake, mówiąc w 9 sezonie, także mogła mieć na myśli ród Garmadonów, którzy w połowie są oni, a jak wiadomo, Wu i Lloyd żyją i mają w sobie ich moc. W dodatku są dobrzy. Może także miała na myśli innego członka rodu, a mianowicie Garmadona, który tylko musi z siebie wskrzesić więcej dobra, żeby się przeciwstawić demonom. Jest to także bardzo możliwe. Jeżeli nie Listonosz, to oczywiście mogą to być inne osoby, które na przykład nie znamy jeszcze, ale tego wszystkiego dopiero się dowiemy podczas 10 sezonu. Ja wam dziękuję za wysłanie tego materiału, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych teoriach na kanale. Trzymajcie się, na razie, pa pa!